Bagnisko. Powieść ukazująca mroczne strony trzeciej RP. Nepotyzm, korupcja, areszty wydobywcze. Świat, w którym nie ma prawa ani sprawiedliwości. Książka do kupienia na kapital.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Bunin. Pierwsze pytanie. Co pan sądzi o wegetarianach? Przecież nawet budowa układu pokarmowego i zębów nie pozostaje wątpliwości, że człowiek powinien jeść mięso. No ja uważam, że wegetarianie mają coś z doktrynerów, bo oni się kierują pewnymi z góry przyjętymi założeniami i próbują do nich dopasowywać rzeczywistość. A co do budowy układu pokarmowego, no coś musi być na rzeczy. Jak wiadomo, takim bardzo znanym wegetarianinem był Adolf Hitler, wybitny przywódca socjalistyczny. No i co tam, bo o nim wiemy? Rzeczywiście był wegetarianinem, ale to bez przerwy cierpiał na wzdęcia, bąki puszczał i tak dalej, więc to rzeczywiście ten układ trawienny reagował w sposób taki no, rewolucyjny na te wszystkie doktrynerstwa Adolfa Hitlera, przynajmniej na te wegetariańskie. Drugie pytanie. Mój kolega z pracy w pana wieku bardzo nie lubi księży. Propaganda TVN-u zrobiła swoje, bo ciągle ich uważa za zboczeńców. Problem dostrzega w celibacie księży. Ciężko dyskutować z argumentem, że jakby ksiądz miał żonę i rodzinę, to by do tych skandali nie dochodziło. Jak pan to skomentuje? A ponieważ omne trinum perfectum, wszystko co potrójne jest doskonałe, zadam trzecie pytanie. Ale zanim przeczytam trzecie pytanie, to najpierw odpowiem na to drugie. O, wydaje mi się, że nie opłaca się skórka za wyprawę, żeby tutaj udelektować pańskiego kolegę, który i tak księży nie lubi, no to nie ma powodu, żeby, nie ma dostatecznego powodu, żeby Kościół zmieniał, Kościół katolicki, żeby zmieniał swoje tutaj odwieczne zwyczaje. Jak nie sądzę, żeby nie dochodziło do skandali, gdyby ksiądz miał żonę i rodzinę. No, i ludzie cywilni, że tak powiem, którzy nie są księżmi, mają żony i rodzinę i do skandali dochodzi jak najbardziej. W związku z tym przechodzę do trzeciego pytania. Czy będę mógł jeszcze kiedyś w przyszłości obejrzeć programy w podwójnym Nelsonie z tym Brutusem Otoką Frankiewiczem? Pozdrawiam szczerze. No obawiam się, że nie, bo pan Otoka Frankiewicz zrezygnował w swoim czasie ze współpracy ze mną. No i zdaje się, że nie pragnie jej ponownie nawiązać, także nic na to nie poradzę. W tym największy jest ambaras, żeby dwóch chciało naraz, a jak pan Otoka Frankiewicz nie chce, no to co ja mam zrobić? Stanio 2002. Panie Stanisławie, czy czytał pan, Państwo Boże Świętego Augustyna? Jeśli tak, to co pan sądzi o tym dziele? No czytałem, ale już dawno. No to jest takie, to jest taki, taka recepta na pewien ustrój państwowy, który by się, że tak powiem, był zgodny z zasadami religii katolickiej. To jest, jest to pewna trudność, wie pan, dlatego że pewne wskazówki ewangeliczne, na przykład jak Pan Jezus mówi do bogatego młodzieńca, że jak chce być doskonały, to żeby wszystko, co miał, sprzedał i rozdał ubogim. To być może w jednostkowym przypadku jest zaleceniem słusznym. Natomiast jako program polityczny to się nie nadaje do zastosowania. Nie dlatego, że tu... tylko, że jeśli wszyscy by chcieli sprzedać to, co mają,
No to kto by kupował? Nie miałby kto kupić, nie byłoby komu sprzedać, więc już tutaj na tym etapie widać, że pewne takie zalecenia natury jednostkowej nie nadają się jako wytyczna programu politycznego. Silesia antracyt. Jaśnie widzący pan nie Stanisławie, skąd pan Owsiak wytrzasnął we wrześniu 40 milionów dla powodzian? Przecież orkiestra świątecznej pomocy grała zimą na konkretny cel. Czy do września nie zakupiono dedykowanych sprzętów dla szpitali? Czy pan Owsiak trzymał te 40 milionów dla odsetek? Czy pan Jurek ma zadanie trzymania rezerwy celowej dla rządu? I jak można datki ludzi na konkretny cel samowolnie przeznaczyć na inny w świetle kamer? Burdel i serdel. No to rzeczywiście trzeba, ja nie wiem, trzeba by pana Owsiaka o to wypytać, bo pan Owsiak no, na pewno wie, skąd miał 40 milionów złotych. 40 milionów złotych to piechotą nie chodzi. No a tutaj te pańskie zastrzeżenia no, mają ręce i nogi rzeczywiście. Drugie pytanie. Panie Stanisławie, la Boga, fałszywe pogłoski na mieście krążą, że Orlen z Lotosem zysków niosą nic, bo 1,5 miliarda poszło na przywrócenie dodatków z odsetkami dla prominentów służb i innych wspomagaczy PRL typu pani Lampart. Wytoczy pan komentarz? No wytoczę, jak się zapoznam ze szczegółami, to wytoczę. Trzecie. Dzień dobry serdecznie. Ostatnio wbił mnie w fotel paszkwil telewizji rządnej na Romana Giertycha. Przestał być ukochaną duszeńką KO. PiS od tego pana też się odcinał, ale teraz jak zagłosował przeciw aborcji, to może coś drgnęło. Sondaże wykazały, że prezydentem ma być młody, przystojny mężczyzna. Ciekawe, jaka by była reakcja społeczna, gdyby PiS wystrugał z banana Romana Giertycha na prezydenta. A nie żałujmy sobie. No to tak, ale no, przystojny mężczyzna, to pan mówisz takie rzeczy. Roman Giertych no, ma same zalety. A poza tym wydaje mi się, że to już jest passé. On rzeczywiście zagłosował, tak? Ale tam potem już starał się odkręcić to nieprzyjemne wrażenie i tam teraz już demonstruje przy każdej okazji, że przeszedł na jasną stronę mocy i z PiS-em nie ma nic wspólnego. On by Prawo i Sprawiedliwość utopił w łyżce wody. Wydaje mi się, że to jest jego cel życiowy taki. Oczywiście poza tym, że Donald Tusk nie odciął go całkiem od stryczka, bo tam słyszałem, że prokuratura w Lublinie cały czas kontynuuje śledztwo w sprawie Polnordu, no to pan Roman musi uważać, bardzo musi bardzo uważać. Pan Jonatan Gabalski. Szanowny panie Stanisławie, dziękujemy, że pan jest dla nas niczym busola dla kapitana, którego łódź dryfuje na wzburzonym morzu. Tak samo pan jest dla nas pewnego rodzaju busolą, która pozwala odnajdywać właściwy kierunek wśród zalewającego nas morza lewactwa. A pytanie do pana. Co pan może powiedzieć na temat pana współimiennika z dodatkiem świętego? Mianowicie chodzi o świętego Stanisława Kostkę. Pozdrawiam serdecznie. Może odwiedzi pan kiedyś Wałbrzych, Kamienną Górę. Bylibyśmy radzi. No dziękuję za te komplementy. No cóż, no Stanisław Kostka jest moim patronem, bo ja jestem listopadowy Stanisław, w związku z tym nie Stanisław biskup majowy, tylko Stanisław Kostka, więc chociażby z tego powodu jest mi bliski. No cóż, mogę powiedzieć, myślę, że wizerunek Stanisława, świętego Stanisława Kostki, jaki tutaj przez całe dziesięciolecia był młodzieży aplikowany, to był tak przesłodzony, że aż do niestrawności. No i ja dopiero później, w już starszym wieku, jak się
tak bardziej zainteresowałem tą postacią, to zacząłem w nim odkrywać zalety, bo przedtem to tak wydawało mi się, że to taki strasznie świętoszkowaty był ten święty Stanisław Kostka. On owszem, no był pobożny, ale świętoszkowaty nie był, więc to już mnie życzliwie do niego usposobiło. Mój Nederlands met Arthur. Szanowny panie Stanisławie, mistrzu słowa, szermierzu wolności, mam dwa pytania. Po pierwsze, jak pan się czuje? No dobrze się czuję, co mam robić? Po drugie, które przeczytane książki najbardziej pana rozczarowały? To takich książek, które mi się nie podobały, to było bardzo wiele, ale to w tej chwili trudno mi sobie przypomnieć jakąś taką, która mnie najbardziej rozczarowała. Ja nie wszystkie książki, na przykład takie, które zaleca do przeczytania Judenrat Gazety Wyborczej, to czytam, bo właśnie chcę uniknąć deziluzji takiej, jakbym na przykład przeczytał książki pani Olgi Tokarczuk, to bardzo możliwe, żebym doznał wielkiego rozczarowania, a więc ze względu na higienę psychiczną już nie czytam. Jodos, witam panie Stanisławie. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy ma pan jakieś wspomnienia z czasów stalinizmu w Polsce, albo czy może pan zna z opowieści rodziców jakieś historie ukazujące ten niespotykany już później w PRL terror i bezprawie. Pozdrawiam, życzę zdrowia, no i zdrowia przede wszystkim. Ja mam takie bardzo mgliste wspomnienia z okresu stalinizmu, bo jak Stalin umarł, to miałem zaledwie 6 lat, w związku z tym, ale taka atmosfera grozy mi się udzielała. Pamiętam, jak któregoś wieczora mój ojciec, który był nauczycielem w Markuszowie, został wezwany do gminy. No i całą noc go nie było. Matka moja, no już tam się spodziewała najgorszego. Myślała, że został aresztowany. To pierwsza myśl, jaka jej przyszła, bo został aresztowany przez Ruba. No i dopiero rano przyszedł, okazało się, że jakieś tam bilanse trzeba było zrobić, a ponieważ tam ci urzędnicy to nie bardzo sobie z tym radzili, w związku z tym no, wzięli nauczyciela, nie mówiąc mu, o co chodzi. To było charakterystyczne dla czasów stalinowskich. No i przypominam sobie taką scenę, ale to mówię, jedno takie sformułowanie, które mi utkwiło w pamięci. Matka moja w gronie tam kilku kobiet tam, bo była taka jakaś historia z tymi partyzantami, którzy jeszcze wtedy byli i oni na ciężarówce gdzieś próbowali przejechać i wpadli w zasadzkę, zdaje się. I żona milicjanta tam opowiadała o tym, tym kobietom stojącym wokół i zapamiętałem jedno zdanie z tego, co ona mówiła. A oni sobie naszykowali pepesza, ci partyzanci, a oni sobie naszykowali pepesze, więc bronili się z tego wynika. Ale to takie moje wspomnienia są z okresu stalinowskiego. Takie dzieciństwo, dziecko to uważa, że wiele rzeczy za naturalne. I mnie się też wydawało, że to inaczej tak być nie może. Bo jak? I innego, jak ktoś nie zna smaku mięsa, to za nim nie tęskni. W związku z tym ja innego świata wtedy nie znałem. Tommy King, jak to jest, że gdy zaczynała się wojna na Ukrainie, pan od razu mówił, że USA będą tam walczyły z Rosją do ostatniego Ukraińca, a eksperty ze strategii
czyli future, Bartosiak, budzisz dopiero teraz, to samo sformułowanie po panu powtarzają. Bartosiak to nawet mówi, że jak skończą się Ukraińcy, to następni w kolejce są Polacy. No to wypada mi się cieszyć z tego, że lepiej późno niż wcale. Pan Bartosiak i pan Budzisz, że tak powiem, odzyskują poczucie rzeczywistości. A takie niebezpieczeństwo rzeczywiście, że jak Ukraińcy się skończą, tutaj bardzo wielu naszych sojuszników by nas wkręciło chętnie w maszynkę do mięsa. Ale mam nadzieję, że jakoś się przed tym uchronimy. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Książka do kupienia na kapital.pl.